Cześć, ja nazywam się Paweł Winiarski i mam dziś dla Was recenzję Samsunga Galaxy S7 Edge. Serio. Przez ostatnie 2 lata Samsung Galaxy S7 Edge był moim daily driverem, czyli telefonem, którego używałem codziennie. I myślę, że przez taki czas można ocenić telefon trochę inaczej niż robili to recenzenci zaraz po premierze, czy nawet miesiąc, dwa, trzy po wypuszczeniu telefonu na rynek. Taki długoterminowy test to również masa informacji, która mam nadzieję pozwoli Wam podjąć ostateczną decyzję, czy na przykład chcecie kupić ten telefon, bo z tego co wiem, wiele osób jeszcze w 2018 roku rozważa zakup tego flagowca. Ekran to bez wątpienia jedna z najmocniejszych cech tego urządzenia. Nadaje się on idealnie do oglądania wszelkiej maści multimediów. W moim przypadku był to przede wszystkim Netflix, YouTube, ale również zdjęcie i wszelkie inne materiały multimedialne. Natomiast po jakimś czasie okazało się, że ten ekran jednak nie jest idealny i pewne problemy się pojawiły. Ekran to Super AMOLED o rozdzielczości 1440x2560 pikseli. Świetne odwzorowanie barw, choć trzeba brać pod uwagę, że Samsungi zawsze trochę podkolorowują obraz. Świetne kąty widzenia, jak i jasność minimalna oraz maksymalna. Po około roku zauważyłem jednak, że z czasem ekran potrafi złapać dziwną fioletową poświatę. Co ciekawe, nie pojawiała się ona zawsze. Drugim problemem, niestety dużo bardziej dokuczliwym, były fioletowe paski, które pojawiły się kilka miesięcy temu. Występują one jednak tylko przy świetle dziennym i są najbardziej widoczne na białym tle. Ale zdarzało się, że nie występowały w ogóle, innym razem natomiast było ich więcej, a kolor był intensywniejszy. Jednym z bajerów jest tutaj ekran krawędziowy, którego, mówiąc szczerze, użyłem może ze 3 razy. Oczywiście poza małym zegarem, który wyświetla się w nocy. Jeśli chodzi o tylny aparat, tutaj nie ma wątpliwości, że to jest jeden z najlepszych aparatów w smartfonach, jakie kiedykolwiek się pojawiły. I mimo tego, że mamy 2018 rok, pojawiły się takie kosy jak Huawei P20 Pro, czy też Samsung Galaxy S9, czy nowy Note 9, to tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku. Wciąż ten aparat daje radę i wciąż robi świetne zdjęcia. No a przez te 2 lata sprawdzał się w tej roli wręcz idealnie. Jeśli chodzi o tylny aparat Samsunga Galaxy S7 Edge, to przez 2 lata nie zawiódł mnie ani razu. Fakt, dziś kupicie flagowce robiące lepsze zdjęcia, ale ten sprzęt wciąż się broni zarówno ostrością zdjęć, jak i pracą w kiepskich warunkach oświetleniowych. Sprzętowo 2 lata minęły bez problemów, choć obawiałem się kłopotów z silniczkiem autofokusa, których doświadczyłem w modelu S6. Tym razem jednak udało się ich uniknąć. Warto też pamiętać, że S7 Edge ma bardzo dobry tryb manualny, który polecam czasem uruchomić i zobaczyć, co potrafi uwiecznić aparat, kiedy trochę mu pomożecie. Na plus też na pewno świetna współpraca z obiema wersjami kamery Gear 360. Sferycznego wideo może nie nagrywałem zbyt wiele, natomiast bardzo lubiłem robić zdjęcia jednym z obiektywów kamery. No i mówiąc szczerze, potrafiły one wyjść naprawdę fajnie, również po pociągnięciu filtrami ze Snapseeda. Exynos 8890 i 4 GB pamięci RAM. Ale to już doskonale wiecie, bo pojawiło się w każdej premierowej recenzji. S7 Edge to wydajny smartfon, który oczywiście swoją wydajnością robił największe wrażenie 2 lata temu, zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Niestety z każdą kolejną łatką pary było jakby mniej. I obwiniam tutaj przede wszystkim coraz gorszą optymalizację kolejnych wersji systemu Android oraz nakładki systemowej Samsung Experience. Problem był taki, że nie korzystałem zbyt wiele z jej dobrodziejstw, a zauważyłem, że zaczyna coraz bardziej przymulać telefon. Przy Androidzie 8.0 spadki wydajności w codziennej pracy były już naprawdę zauważalne, podobnie jak problemy z aplikacjami. Takie na przykład stories w Instagramie potrafią się regularnie zaciąć przy publikowaniu wpisu. No i tutaj jedyną opcją jest wtedy reinstalacja całej aplikacji. Jestem też fanem korektora dźwięku i ogólnie słuchania muzyki na Samsungach, natomiast po aktualizacji do Oreo przy podłączeniu słuchawek bezprzewodowych musiałem każdorazowo uruchamiać korektor ręcznie, nigdy bowiem nie zaskakiwał sam. No i tutaj przy Androidzie 7 takie rzeczy się nie działy. Na pewno słyszeliście wiele informacji o tym, że w Samsung Galaxy S7 Edge i w Samsung Galaxy S7 bateria potrafi tracić swoje właściwości po jakimś czasie i ja to jak najbardziej potwierdzam. Mimo tego, że na samym początku było super, to z każdym kolejnym kwartałem, a później miesiącem niestety było coraz gorzej. Generalnie z baterią wygląda to tak, że w nowym smartfonie wszystko działa świetnie, sprzęt notuje naprawdę niezłe czasy pracy na jednym ładowaniu. Samsung Galaxy S7 Edge posiada baterię o pojemności 3600 mAh, która przez pierwsze miesiące bez problemu wystarczała na cały dzień intensywnego użytkowania, oscylując w okolicach 6 godzin pracy na ekranie, czyli tak zwanego screen on time. Po roku było już dużo gorzej, a po 2 latach nie ruszałem się z domu bez powerbanka. 3 godziny czasu pracy na ekranie po 2 latach to już był maks, co byłem w stanie z tego telefonu wyciągnąć przy cyklu mieszanym LTE i Wi-Fi. No ale też sporym pakiecie aplikacji z powiadomieniami. Dodam również, że mam abonament w sieci Play, więc dochodzi tutaj też szukanie sieci w roamingu krajowym. Pod koniec tych 2 lat telefon lubił też gubić znaczącą energię w nocy, nawet z wyłączonym Always On Display.
Zaryzykuję więc stwierdzeniem, że po 2 latach wydajność baterii spadła o połowę. Czy to wina mojego sposobu ładowania? Nie sądzę, bo zgodnie z zaleceniami firmy nie dopuszczają do spadku energii poniżej 15%. Dodam, że mamy tutaj też indukcyjne ładowanie, którego, mówiąc szczerze, użyłem może z 5 razy przez te 2 lata, dlatego kompletnie nie żałuję, że w nowym telefonie zabrakło tego bajeru. Wizualny aspekt może nie jest najważniejszy, ale telefon wciąż broni się wyglądem, nawet w erze wielkich ekranów i noczy. Eleganckie wykonanie, fajnie zachodzący na krawędzi ekran, świetne spasowanie elementów. O trwałości obudowy nie mogę powiedzieć zbyt wiele, bo przez 2 lata nosiłem smartfona w etui firmy Spigen, które mocno polecam i zrobiłem nawet o nim oddzielny film. Nie przeszkodziło to jednak tyłowi złapać kilku rysek, choć obwiniałbym tutaj raczej niezbyt bezpieczny uchwyt, którego używałem na samym początku. A trwałość ekranu ma kilka mikrorys, jednak mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że bez dodatkowej ochrony w postaci szkła czy folii świetnie poradził sobie z trudami codzienności. Jak tak spojrzeć na całego smartfona, to najbardziej zużył się tutaj umieszczony pod ekranem przycisk z czytnikiem linii papilarnych. No ale ja cały czas używałem właśnie tego sposobu uwierzytelniania. Są tutaj pewne małe rysy i przetarcia, ale jak sami widzicie, dramatu raczej nie ma. Zapytacie pewnie teraz, czy to były udane 2 lata z Samsungiem Galaxy S7 Edge, a ja odpowiem bez zastanowienia, że tak, to były bardzo udane 2 lata i to był świetny telefon przez ten czas. Wciąż jest telefonem bardzo dobrym, jeżeli wyciągniecie go z pudełka, to bateria będzie lepiej działać, ona dopiero traci swoje właściwości z czasem. Wciąż będzie miał świetny aparat i całkiem niezłą wydajność, nawet jak na dzisiejsze czasy. I tutaj mogę bez 2 zdań powiedzieć, że to był jeden z najlepszych smartfonów, jakich kiedykolwiek używałem i trochę będę za nim tęsknił, bo mamy mnóstwo wspólnych chwil, wspólnych, fantastycznych zdjęć, które gdzieś zostały zapisane w chmurze, żebym mógł sobie te chwile przypominać. I uważam, że nawet w 2018 roku warto zastanowić się nad zakupem tego urządzenia. To tyle ode mnie, widzimy się w następnym materiale. Oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostawieniu łapki w górę i komentarza. Trzymajcie się, cześć!